niżej, będziecie sterownik widzieć. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No więc... linia 9, linię nagrywałem. Bo mówię... przyjadę do Rumi pojeździć. Fu! Aż się pani przestraszyła. Przyjadę pojeździć na liniach wejherowskich, bo po Wejherowie nie jeździłem. No i dostałem 9. I jeżdżę po Rumi i po Redzie, a nie po Wejherowie. W Wejherowie nie jeżdżę. O co chodzi? Dzisiaj to samo. Mówię, po Wejherowie chcę pojeździć i jeżdżę znowu 9. Rumia Reda. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Właśnie 12:25. Zawijamy się z Rumi, jedziemy pojeździć po tym Wejherowie w końcu. Przejazd techniczny. I nie mam tu na myśli co najmniej przejazdu na włączenie, a przejazdu na tym zwężeniu. Tutaj, a mam na myśli właśnie przejazd, bo zobaczcie, tu się znowu pozmieniało i tak te słupki są poustawiane, że ja tu jadę przegubem. To jest jedyny przegub, który jeździ w tą stronę, tędy. I tak jadę po krawę Żniku. A proszę mi wierzyć, umiem pojechać ciasno. No, Rumia, ulica Gdańska, wyjeżdżamy, jedziemy teraz w lewo, nie tak jak zawsze na 8.5 w prawo, czy gdzieś, jedziemy w lewo, jedziemy do Wejherowa, zmieścisz się tam z tyłu? Zmieścisz się. Jedziemy do Wejherowa na linię numer 10. Linię numer 10 znam, bo jedno kółko dzisiaj jechałem. Byłem w Wejherowie, wróciłem do Rumi zastąpić kolegę, który zjechał na szybki serwis i teraz wracamy do Wejherowa, już mi się to myli wszystko, na popołudniową część dodatku, zadanie 2362, czyli brygada bodajże trzecia linii 10, to jest to, co nas czeka. Raz, dwa, trzy kółeczka, trzy kółeczka, bardzo fajną linią, jestem zaskoczony. Pojechałem dzisiaj to jedno kółeczko i to skoro świt po ciemku. Wow, jakie fajne krzakowate rejony. Z Wejherowa prościutko wylatujemy, a potem to już tam okolice Kębłowa, wieś, pola, poranna mgła, zające, dzikie biegające i wszystko, co tylko może cieszyć oko. Więc tak, więc jedziemy teraz na Pomorską. Mam nadzieję, że zdążymy. Mamy 20 minut, żeby dojechać do Wejherowa. To powinno być bardzo akurat, ale jakiś lekki stresik jest, bo też przyjechałem do Rumi na małym opóźnieniu. Patrzcie, co tu się od Jani bawiło. Dziadku, ty weź prawo jazdy oddaj. Weź, oddaj prawo jazdy. Jak mi ktoś w komentarzu napisze, czy ja się nigdy nie pomyliłem, to szczerze, czegoś takiego to nie, nigdy nie odwaliłem. To jest już taki grubas z kategorii grubych, nie? To jest grubsze ode mnie. O! Więc tak, kierujemy się do Wejherowa, a jeździmy dzisiaj przegubem 711, numer boczny, Solaris Urbino 12, 18 siłą rzeczy, ex-Berlin, łatwo to poznać i po nietypowych drzwiach do kabiny z miejscem na sprzedaż biletów i przede wszystkim chyba po tapicerce. Taka specyficzna tapicerka, normalnie jak w OMSI. Że to Wejherowo, to i wejherowskie malowanie.
bardzo ładne zresztą. A to też obsługa M-Test Miola i sprzedaż biletów z drukarki. Bilet miejski zbliżeniowy, tak samo karta kierowcy zbliżeniowo, tak samo karta kontrolera biletów zbliżeniowa. Dzisiaj pierwszy raz miałem kontrolerów, jak jeżdżę w Wejherowie i nawet mi się to pojawia, jaki kontroler kontrolę rozpoczyna, bo on też się tą swoją kartą zbliża. Dzisiaj wyjątkowo ciepło zrobiło, 16 stopni, gdzie to napisać, jest listopad, jutro jest listopad, nie no, jutro się zaczyna nieoficjalnie wszystkich świętych, od jutra funkcjonują komunikacje w zmienionym układzie, zmieniony układ drogowy w całym Trójmieście, no i od jutra przygody cmentarne, które mnie czekają, których mi brakowało przez ostatnie 3 lata nie jeździłem żadnymi liniami, nie jeździłem, raz na 627 poszedłem w Bipiturze na jeden dzień. No ale tak to zawsze się na to czekało, linie specjalne, właśnie inaczej się jeździ, ulice pod prąd, tu jeden kierunek, tam coś, tam gdzieś, dużo się dzieje. A więc we wszystkie dni świąteczne jeżdżę, wczoraj miałem wolne, więc jest mój pierwszy dzień pracy i mogę do końca okresu wszystkich świętych przejeździć na spokojnie. Najbliższe 2, 3, 4, 5 dni, 5 dni cmentarnych. I 5 brygad całodziennych, więc jutro i pojutrze 187, typowy w nietypowym 187, zobaczycie dlaczego wkrótce, oczywiście zobaczycie to zanim ten film obejrzycie, no bo tak to u mnie jest, i potem jeżeli pamięć mnie nie myli, to mamy 3 dni z linią 305, czyli linia specjalna Pierwoszyno, cmentarz Gdynia, centrum węzeł Franciszki Cegielskiej, Przegubowo. Znam już numery taborowe nawet swoich autobusów, właściwie 2 dni na 187 jeżdżę tym samym, jeżdżę moim ukochanym, wspaniałym, fantastycznym, elastycznym manem hybrydowym, a od poniedziałku do środy linia Przegubowa, fajnym klasykiem, starszym od tego, Citaro pierwszej generacji, 7207 numer boczny. Tak to wygląda. Sauna. Pudełko z drewna. Kolega jedzie tu, ja jadę tam i się tak wymieniamy. Dobrze, zaczynamy włączenie od przystanku Pomorska na tej brygadzie obsługiwanej przez PA Gryf. Linia 10 zaczyna i kończy na Pomorskiej. Tak jak widzicie na Mioli, 12.48 ruszamy pierwszym kursem. Linia dosyć krótka, ale mimo to fajna. Krótka, no bo zobaczcie, od 48 do 20 po to jest 30. 31 minut, dokładnie pół godzinki. No co w pół godziny się może wydarzyć? A wiele się może wydarzyć, bo linia jest taką w sumie linią prawie że pospieszną, bo główną wylotówką leci za Wejherowo w stronę Lęborka, w stronę Słupska, w stronę Szczecina, główną tutaj krajówką, a potem na koniec owija piękne małe wioski. A z powrotem jest jeszcze prościej, bo właściwie w stronę do Kłębłowa jedziemy troszkę równoległą taką boczną drogą, a wracamy już zupełnie drogą krajową, więc jest wesoło. I pierwszy kursik. Dojedziemy do Kębłowa. 19 po i odjazd z Kębłowa mamy 50 po dopiero. High life. Kębłowa 14.16 odjazd, przepraszam, 13.50 odjazd, 14.16 jesteśmy w Wejherowie i przerwa do 15.08, to aż się w głowie nie mieści. 15.40 przyjazd, potem 10 minut, 16.16, 12 minut, 17.17, 10 minut i 17.36 przejazd.
na Pomorską i odjazd, powrót na bazę. I jest jeszcze małe ale. Małe ale i jest haczyk, bo zadania popołudniowe i zadania całodzienne, takie jakie my dzisiaj wykonujemy, na koniec zmiany sprzątają autobus. Tak. Dobrze, koleżanki i koledzy słyszeli, kierowca sprząta autobus, przejeżdża przez myjkę, chyba że autobus jest czysty. Na tą chwilę nie będę go myć na myjce, bo jest suchutko, piękniutko i nie kurzy się. A w środku kierowca sprząta też mop, miotła, szyby i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście wliczone w czas pracy. Kierowca za to dodatkową bonifikatę otrzymuje. Przypominam, że są to linie obsługiwane przez PA Gryf w sieci NZK Wejherowo, więc ja tu mówię o warunkach w Gryfie. Jeżeli ktoś jest z Wejherowa albo z Rumi, z Redy i chciałby sobie pojeździć na tych ciekawych zadaniach fajnymi autobusami, bo naprawdę w Gryfie autobusy chyba wszystkie są super i są ciekawe, są różnorodne, nie ma nudy. To polecam to Wejherowo. To urządzenie, no takie nie wiem, jakieś mi się kojarzy z jakimiś zamierzchłymi czasami. Z drugiej strony, przepraszam, ale bilety drukuje drukarka. Kierowca nie musi się martwić o bilety, tylko zbiera kasę. Zbiera haracz i potem się z tej kasy rozlicza całej. I to jest, że tak powiem, cały problem, albo właściwie całe rozwiązanie sprzedaży biletów. Wyjeżdżamy z Redy. Idealnie mamy 11 minut, więc zdążymy. No chyba że nas coś jeszcze tu zaskoczy przed Wejherowem. Krajowa 6 do Wejherowa 7 km, do Szczecina 318, jakieś 400 z haczykiem do Berlina. Przepraszam, telefon. No i wypiłem. Dobra, bo już mi tylko 10 minut zostało, to już bardzo proszę jechać. Ponieważ na linii 10, no ona się wydaje prosta jak drut, ale jechałem tylko jedno kółko, więc skorzystam sobie z pomocy tutaj telefonu, który mam w uchwycie. Piękna sprawa w Rumi, tego nikt w Trójmieście tutaj nie ma. Nie wiem, może dlatego, że kolorów tu nie ma na liniach. Ile jest linii, to każda by kolor musiała mieć. Ale wszystkie linie w Wejherowie oznaczone są kolorami. No i jeszcze w ogóle byłoby pięknie, jakby one na wyświetlaczach w autobusach miały kolory, tak jak w Paryżu na przykład. Ale już nie przesadzajmy. Więc jest zachowana spójna kolorystyka na wszystkich mapach, na wszystkich rozkładach jazdy. Numerek linii jest zawsze w tym samym kolorze. Na przykład 10 jest zieloniutka jak groszek, a 9 różowa. No i to też tyczy się na przykład Google Maps, bo MZK Wejherowo udostępnia swoje rozkłady i klikając na dowolny przystanek na mapie Google Maps można wybrać linię autobusową, która tam jedzie i cała trasa się pokaże. No i tak jak wspominam właśnie, pokaże ona się też w odpowiednim kolorze. To nie jest tak, że po prostu to będzie niebieska kreska. Ona będzie się pokazywała właśnie w kolorze takim, jak ta linia ma przypisane. Dlatego też jak sobie weźmiemy, wybierzemy Wejherowo i sobie wybierzemy na przykład nasz przystanek początkowy Pomorska, który jest przystankiem dla linii 10, to też tutaj właśnie widzimy tą linię 10 w kolorze na mapie. I to jest super sprawa. Zobaczcie, jest dziesiąteczka, jest zielony i to jest trasa 10. No kawałek za to miasto jedziemy. Tu jest Wejherowo. Więcej trasy jest za Wejherowem niż w Wejherowie. No i oczywiście inne linie także mają swoją kolorystykę, więc jest to wszystko ładne, spójne i czytelne. To jest fajne, to nawet, nie wiem, być może niektórzy mówią, nie jadę 8, tylko jadę różowiutką linią. Nie, chyba tak nie mówią, ale może tak mówią. Kto to wie? Więc Wejherowo przed nami. Wjeżdżamy zaraz, no i w końcu Wejherowska linia się trafiła.
zostało 6 minut, trzeba zredukować bieg trochę, bo robi się ciasno, ciasne ramy czasowe. Wjeżdżamy do Wejherowa właśnie. Co ja muszę? To ja muszę dobrze wjechać, nie jakby od strony Wejherowa na przystanek Pomorska, bodajże od Chopina ulicy, tylko mam nadzieję, że nie będzie niespodzianki typu na przykład zakaz skrętu w prawo, że na Chopina można wjechać tylko od strony Luzina jadąc. Nie wiem, czy wam to coś mówi, co ja tutaj plotę, ale tak sobie głośno myślę tylko. Mam przynajmniej z kim pogadać. Podoba mi się, że koledzy w Wejherowie wszyscy sobie machają, nie ma tutaj właśnie, że o, ten jest z Gryfu, a ja jestem z PKS-u Wejherowo, a ja jestem z MZK Wejherowo. I że sobie tam nie machają, wszyscy sobie machają. Na przystankach też zwróćcie uwagę, jak będziemy w rejonie przystanku początkowego, zwróćcie uwagę na to, że już są wywieszone cmentarne informacje. Linie nazwane są tutaj literami, bodajże A, B, C i D. A może tylko B, C i D? Jakoś tak. Ułamsta 44,5. Jeszcze 3 światła. Będziemy na styk. Daszki. W Trzewie na przykład są dwie linie cmentarne, S1, S2. W Gdyni jest dużo linii cmentarnych, w Gdańsku są linie cmentarne, tramwajowe, autobusowe. No nie będę tu wymieniać, bo parę wymienię, o reszcie zapomnę. Bodajże 601, 627, 628. A na pewno się pomyliłem. No i dobra, i my teraz z prawej strony, tu, z tego skrzyżowania będziemy wyjeżdżać z przystanku Pomorska za 3 minuty. Stawiam, że ten kurs będzie dosyć pusty, nieobłożony. To jest zadanie stricte na autobus przegubowy, rano jest bardzo tłoczno. Autobus, którym jeździmy, 711, można skręcić w prawo, super. 711, jako też, że jest to ex-Berlin, jest wyposażony w fotokomórki. Ja bardzo lubię fotokomórki. Pasażerowie bardzo nie lubią fotokomórek. Pasażerowie nie potrafią w fotokomórki. To jest problem. Pani się nie boi, ja tylko pieszą przepuszczam. Dwie piesze. Pani idzie, proszę. Dziękuję bardzo. Dostałem dzisiaj dwa razy opierdziel, bo włączyłem przyzwolenie. Drzwi nie otworzę bez włączenia przyzwolenia. Więc najpierw się włącza przyzwolenie i wtedy ewentualnie ręcznie można drzwi otworzyć. Czekajcie, zaraz wyświetlacze ustawimy. Wejherowo-Pomorska, Kędłowo-Wiejska. Jesteśmy, dobra. Idealnie, zobaczcie, jest 12:47, a 48 odjeżdżamy. Dziękuję. No, możemy mieć 15 sekund opóźnienia, jak będziemy sprzedawać bilety i przepuszczać pieszych. Więc dwa razy dostałem opierdziel, że komuś drzwi się zamknęły przed nosem. No cóż, jak ktoś wsiadał w zwolnionym tempie, bo w telefonie musiał pogrzebać. No dwa razy, na jednym kursie dwa razy. A tu po prostu włączam przyzwolenie, nic nie dotykam, ktoś drzwi otworzy przyzwoleniem,
bo to komórkańką nie wykryje, zamyka się, a ktoś nagle dobiega do autobusu i mówi, że ja mu drzwi przed nosem zamknąłem. No to jest właśnie praca z fotokomórką. No i problem, że się drzwi nie zamkną, jak ktoś stoi w drzwiach, a przy mega załadowanym autobusie to się to dzieje. I pierwsze drzwi ręcznie otwieramy. Dzień dobry. Poproszę o łączniku. 2.40. Proszę bardzo. Normalnie. Proszę. Dzień dobry, normalny poproszę. Dzień dobry, jeden? Jeden. A może dwa od razu? Nie. O, ja ciężko z wydawaniem. Nie ma pani końcówki? A ja nie wiem. 60 groszy? A, tam dobra. 80 znaczy pani C1. Pewnie nie. Nie, nie. 5. Ciężko jest, nie? No ciężko. Proszę bardzo. Dobra, dziękuję. Dziękuję.
Dzień dobry. Normalnie. Odliczone? Tak, odliczone. Dziękuję bardzo. Ulgowy. Normalny i ulgowy. Tak. Odliczony. Tak, odliczony. Ulgowy i normalny. Dziękuję.
proszę, 2 rolikowe. 4,80. Szybciej.
844. Ania, zostaw go tutaj na tej bazie A. Zostaw go tutaj na tej bazie A.
co? Ostatni przystanek. Kębłowo Wiejska. Kębłowo Wiejska. W Okaszubsku. Gdzie jest pętla bez pętli. Trasa w przeciwnym kierunku jest taka sama. Drobną różnicą co do wysokości przystanków, natomiast przystanek początkowy jest tutaj po lewej, a końcowy tutaj po prawej, mimo że słupka żadnego nie ma. Przystanek tłumaczę. Autobus wjeżdża na stację. I tu kończymy. Nie odkryłem, a nie chcę tu za dużo klikać, bo jeszcze mi się jakiś bilet wydrukuje. Jak przebić kierunek bez wchodzenia ponownie w kurs? Czy on dopiero jak skończę odliczać te jakieś tutaj, nie wiem jakie sekundy od przyjazdu, mimo że mam opóźnienie 7 minut, 7 minut za długi film z trasy będzie, to nie przyglądałem się, być może on teraz sam przebije, tylko po co to odliczanie wtedy. Tak, 13:50 odjazd. Idę do lasu na grzyby, a wy?
koniec! Na bazę i sprzątać, i sprzątać, i na bazę, i tankować. I do domu, i do Gdańska, i 55 km. Ostatni dzień w Wejherowie. Wejherowo zwiedzone, Czew zwiedzony, różne ciekawe miejsca zwiedzone. Ale człowiek by chciał Europę pozwiedzać, co? Zobaczyć, co się w tej Europie pozmieniało. Kto wie, kto wie. Porcik drukujemy. Jest. Co ja tu dzisiaj naprodukowałem? Równiutka kwota. Jezus Maria, 300 zł. Nie do pomyślenia. Tyle biletów sprzedałem? 32 normalne, 61 ulgowych. Wow. No to grubo, to tego się nie spodziewałem. Bóg zapłać, dobry człowieku, niech ci Bozia w dzieciach wynagrodzi. Dzięki. Co tu tyle ludzi na tym szelu? Co oni robią tutaj? Co oni, szaleli? Pętli mało osób teraz było, więc już tylko mopem będziemy czyścić. Normalnie też tak se śmieje się. Jak w turystyce też trzeba samemu autobus posprzątać. Nikt tego za nas nie zrobi. Lepiej. Z tego szela to dobry jest, bo nie dość, że trzeba patrzeć tam, żeby dystrybutora nie zabrać, to jeszcze tu trzeba kombinować. Nie jest aż tak źle, ale trzeba uważać. No i wyjazd na dwa pasy, bo na jeden to nie ma opcji, żebyśmy się tu zmieścili.